Czy was nie denerwuje, że wszyscy wam tak układają życie? Nie. Czy układają? Pytają chyba. Pytają bardziej, a życie to sobie sami układamy, jak widać. No właśnie. I jak sobie układacie to życie? Chyba coraz bardziej poważnie. Ja 5 kilo przytyłem. I oprócz tego Grzesiek poprosił mnie o rękę. No, tak, dokładnie. Ania, opowiadaj, jak to było, kiedy? Jaki był Grzegorz? To dokładnie było 2 dni temu. Grzesiek był taki zestresowany, że ja w życiu go nie widziałam takiego zdenerwowanego. Chodził, wkręcił się w kółko po prostu po pokoju. Myślałam, że może coś między nami zaczyna się psuć, że czegoś się chce w końcu przyczepić. Jak tak cały czas mówi, że ja nie mam wad. A tutaj takie jego zachowanie. I nagle pytanie. Co odpowiedziałaś? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A pokażesz nam pierścionek? Ale to chyba oboje byliśmy tak bardzo zestresowani, bo Ania później mnie się pytała, czy ja w ogóle uklękłem. I co teraz? Myślicie o jakiejś dacie? Chcecie się spieszyć, czy poczekać? Trochę być narzeczonymi? Nie wiem, mi się na przykład wydaje, że tutaj trzeba jednak podjąć jakieś ryzyko. To jest chyba tylko kwestia, czy to się czuje. I chyba każdy powinien czekać na taką osobę, gdzie nie ma żadnych wątpliwości i wie, że tak, że to jest to. Dostałeś taką informację, że nie masz prawa być pantoflarzem. Myślisz, że Grzegorz to jest zadatek na pantoflarza? Nie, myślę, że raczej aż tak to nie. Mhm. Wysłuchać wysłucha, ale żeby wszystko zrobił, to nie do końca.